zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. Serdecznie zapraszam. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie w nadzwyczajnej edycji naszego programu. To jest wiadomość z ostatniej chwili. Tu dodamy taki breaking, łamiącą tak, wiadomość. Ja podłożę nawet muzyczkę tak. Tak. Jeżeli coś przekręcę, bardzo was przepraszam, od razu mnie poprawiajcie, bo to wszystko jest na świeżo i my chcemy też nie zarzucać nic nikomu, chcemy podjąć dyskusję. Tak, bo temat zabrzmi banalnie, ponieważ stacja Amazon... Jak zresztą pewnie widzicie po tytułach filmikowych. Tak, stacja Amazon, która trochę zabłysnęła, specjalizując się w takich ekranizacjach klasyków, na przykład teraz będzie ekranizowała Fundację, i chciała też zekranizować cykl powieści Michaela Moorcocka. To jest taki stary, już w tej chwili prawie 90-letni autor fantasy z lat 60-tych, 70-tych, czyli no de facto zaraz po Tolkienie. Z pionierów można tak, powiedzieć. Jeden z pionierów. Sagę o Elryku z Melnibonem. Elryk z Melnibone to jest taki bohater, o którym no więcej opowiemy za chwilę. I co się stało? Znaczy, dlaczego ostatecznie... Najprawdopodobniej, nie wiem, bo może za parę dni będziemy to publikować, no może się nie sytuacja wiem, zmieni, nie chwili gdy publikujemy, ale jest odwołana kręcenie. Na ten moment jest wstrzymana. Tak. A Krzyśku, z jakich powodów jest, jest wstrzymana? Jest wstrzymane kręcenie tego serialu, dlatego że postać Elryka jest zbyt podobna i jego historia jest zbyt podobna do historii Geralta z Rivii. I tu padają bardzo trudne zarzuty, ponieważ... Kanał Rageaholic, o którym właśnie tak, chcieliśmy opowiedzieć, pewnie będzie do tego filmiku w opisie. Pokazuje, link, jak bardzo podobne są historie Geralta z Rivii i Elryka, biorąc jednocześnie pod uwagę, że historia Elryka jest starsza o blisko 20 lat. I to wręcz, trzeba powiedzieć, ociera się o... Zdaniem tego plagiar, youtubera. Zdaniem tego youtubera Rageaholica. No przyznam wam, że ja patrząc na te argumenty, które on przytacza, że mamy tego samego, mamy siwowłosego bohatera, najemnika, zabójcę potworów, posługującego się magią runiczną, nie magią rzucania zaklęć, tylko runiczną. Który musi pić magiczne eliksiry, tak, żeby się który wzmacniać. Ma mnóstwo kochanek, który nawet świat nazywa się tak samo, bo świat się nazywa koniunkcją. Znaczy, świat nie tyle pamiętam, się sam tak nazywa, co świat, który stworzył Moorcock, jest światem, w którym zachodzi takie zjawisko jak koniunkcja sfer. Podobnie tak, jak nawet nazwa Białego Wilka jest... Tak, no najbardziej uderzającym sama podobieństwem jest właśnie to, i że obaj... bohaterów, blady bohater, który jest nazywany przez innych Białym Wilkiem. No i powiemy wam, że... I żeby też nie było, my tu nie zamierzamy hejtować, haha, Sapkowski nie, nie, ukradł absolutnie i w ogóle. To jest, chcemy, żeby ten filmik był przyczynkiem do szerokiej dyskusji, tak, która mam wrażenie zacznie się za chwilę rozkręcać na zachodzie. A u nas, no nie kryjemy, że mamy nadzieję, że jesteśmy pierwszymi. Chyba jesteśmy pierwszymi, którzy będziemy o tym tak głośno mówić. Ja mam różne zdanie. Oczywiście ja miałem, co też pewnie wiecie, ja mam różne zdanie na temat twórczości Sapkowskiego i ja, żeby nie było, absolutnie nie uważam, żeby on źle pisał, bo ja nie, to jest sam literacki mistrz, że on słowa umie w ogóle. Tak. W litery. Ale jednocześnie przyznam, że patrząc na to, co zrobili na kanale, dlatego serdecznie proszę, też się zapoznajcie i ocencie sami, dajcie znać w komentarzu. I trudno mi jest dyskutować z argumentami przytoczonymi przez Rageaholica, gdzie on przytacza dosłownie teksty książek Sapkowskiego i przytacza teksty książek Moorcocka. Tak, no to jest to rzeczywiście, powiem wam, że jak ja zobaczyłem ten filmik, to jest w formie też podcastu, więc możecie go sobie włączyć po prostu i wysłuchać, no to powiem wam, że kapcie mi trochę spadły, bo najpierw włączyłem jako taki no dość zabawny, bo ja Moorcocka akurat, przyznam się wam szczerze, nie czytałem sagi o Elryku z powodów, o których też chyba powiemy, bo to jest też ważny czynnik, ale tak, za chwilę. Tak, tam spekulacje idą, powiem wam, grube ostre, na ten temat. Ponieważ nie jest łatwo wcale dostać w języku polskim Elryka, no ściągać z zagranicy jeszcze jakby nie jestem aż tak zdesperowany. Natomiast rzeczywiście ja znam literaturę Moorcocka, ponieważ czytałem Wiecznego Wojownika o Erekosie. W bardzo kiepskim polskim tłumaczeniu, ale jednak czytałem. Czytałem Kawalera Mieczów dzięki uprzejmości mojego przyjaciela Karola o
Wojowniku Korum, który jest też elementem świata, wieloświata Moorcocka, ponieważ Moorcock stworzył tą koncepcję multiversum, którą na przykład teraz skutecznie Marvel chyba uskutecznia, prawda? Mm-hmm. Skutecznie ma są maślane. To pokazałem, dlaczego Sapkowski jest mistrzem, a ja nie. Ja powiem ci, ja w ogóle ja z bardzo dużym dystansem podchodziłem. Jak na człowieka, który gdzieś tam krytykował Sapkowskiego, ja bardzo z dużym dystansem podchodziłem w ogóle do tego materiału, bo pomyślałem sobie, że to jest kolejny hejt materiał. Na Sapka. Kolejny hejt na Sapka, bo wszyscy teraz Sapka chcą hejtować. Tak. Stało się to modne. Bo stało się to po prostu modne. I też jak zobaczyłem, że autor jest taki metal, mocny. Tak, taki metal, ten w ciemnych okularach. W ciemnych okularach, to też pomyślałem, że to będzie taki, wiecie, taki typowy po prostu pojazd na Sapku. Pojazd na Sapku. A kurczę, no trudno mi jest go... Argumentacja jest po prostu... Forma może nie jest najbardziej trafiona, bo trochę ma ADHD, ale ogółem rzeczywiście czuć, ciężko... On czuć, że jest wściekły. Może to jest taka jego forma, mi ona znaczy, się on jest wściekły, kojarzy z polskim karionerem. Przejrzyj sobie jego kanał, on tą krucjatę przeciwko Wiedźminowi toczy od 7 lat mniej więcej. Ale jakby ten filmik, o którym my mówimy, który wam zalinkujemy, jest takim najbardziej merytorycznym jego filmikiem, mm-hmm. który w jednym miejscu gromadzi wszystko. Praktycznie wszystko. Mało tego, apelujemy, żebyście przeczesali YouTube'a, ponieważ ja zrobiłem taką kwerendę na YouTubie i nie jest to jedyny filmik, który tego dotyczy. Jest szereg innych YouTuberów brytyjskich, a amerykańskich, którzy o tym zaczęli mówić. Chociaż przyznam, że nie znalazłem tak mocno drobiazgowej. Tak, drobiazgowo tak, bo też wielu YouTuberów rzeczywiście wskazuje na pewne podobieństwa, tak, ale on to zrobił tak naprawdę konkretnie. Bo i potem wypunktował prawie, że wszystko. Powiem wam, że dla mnie to jest... fajnie gościu podeszedł do tego, bo tam jest, no może, że no ze zbieg okoliczności siwowłosy zabójca potworów, jasne, ale kiedy nagle zaczyna nam się zbiegać biały wilk, koniunkcja, zbiega się nie dobro, zło, a porządek i chaos, który jest również użyte w prozie Sapkowskiego, tak samo jak Moorcocka, zaczynają się nawet postać Jaskra jest gdzieś pokazana. Tak, bo ponieważ z tego filmiku wynika, że Elrykowi również towarzyszy w pewnym momencie Trubadur, który opisuje jego dzieje. Więc tutaj podobieństwa są no bardzo duże, ale teraz też na czym zasadza się ta krytyka Rageaholika? Dlaczego on tak mocno uderza w Andrzeja Sapkowskiego, a nie uderza w Michaela Moorcocka, który też jakby nie był już w owych czasach autorem super oryginalnym. I ta argumentacja zasadza się na jednym. Otóż Michael Moorcock, który wciąż żyje, jest 90-letnim sympatycznym brytyjskim dziadkiem, rzeczywiście też zżynał z wielu dzieł, czy mitologii, czy już ówczesnej fantazy. Z tym, że jak wskazuje Rageaholic, Moorcock się do tego przyznał, tak. A zdaniem Rageaholica podkreślamy, bo ja nie czytałem Elryka, Krzysztof ja też nie, więc my tylko opieramy się na tym, co mówił Rageaholic, więc absolutnie nie oskarżamy Andrzeja Sapkowskiego o plagiat. Także ja mam nadzieję, że to wybrzmiało jednoznacznie. Żeby nie było. Komentujemy sytuację, a nie fakty. Czy tam jakieś interpretacje. No, komentujemy po prostu to, co widzieliśmy i chcemy poznać waszą opinię na ten temat. W każdym razie. Rageaholic wskazuje, że Moorcock przyznał się do tego, że zżynał z tego, z tamtego i po prostu zrobił... miał różnego rodzaju inspiracje, podczas gdy Sapkowski bardzo często podkreślał, że on to wymyślił. Samemu wszystko powymyślał, że to były jego pomysły i ludzie też uwielbiają Sapkowskiego za tą właśnie kreację świata, za przedstawiony świat, za przedstawione konflikty filozoficzne. Za bohatera Za bohatera. I jakby też, tam jest też, pojawia się trochę inny wątek. Otóż ci, którzy oglądają nasz kanał, wiedzą, że ja jestem akurat fanboyem Martina. I bardzo łatwo jest wskazać, co z Moorcocka zerżnął Martin. Chociażby cała kraina Melnibone jest de facto tą samą krainą, którą Martin później opisał jako Stara Waleria, czyli jeźdźcy smoków, bladolicy i tak dalej. Przy czym też znowu Martin
przyznaję się, że nie tyle zżenał, ale że tak, że czerpie inspirację z różnych źródeł, w tym z Moorcocka. To jest bardzo ważne w tym, później w tym materiale. Też dużo pojawia się takiej, tu już bym powiedział, teorii spiskowej, bo... Tak, no to już wchodzimy w ostry, tam jest później teoria czapeczki foliowe na głowę. Tak, pojawia się teoria spiskowa, że Moorcock, pojawiły się książki Moorcocka w Polsce. W 85 roku potem nagle te książki już nie pojawiały się. Kilka lat później pojawiły się opowiadania Sapkowskiego. Przypadek? Nie sądzę, nie, nie tak. Nie sądzę, nie? I to później to już idzie, faktycznie jest taka teoria spiskowa. Trochę foliowe te klimaty wchodzi. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście sytuacja wygląda następująco. Rzeczywiście w 85 roku pojawiło się pierwsze i jedyne chyba jak dotąd wydanie książek Moorcocka o Elryku w naszym kraju. I od tamtej pory nie sposób ich w Polsce wznowić, mimo że jest to literatura podobno bardzo dobra. Mhm. Ja mogę oceniać po tych książkach Moorcocka, które czytałem, które są podobno słabsze od Elryka. Jest to świetna literatura, nawet kalekie, dość polskie tłumaczenia tego jej nie odbierają. Jest to bardzo fajna literatura, którą można czytać tak, jakby napisana była rzeczywiście współcześnie, ma zachowaną dynamikę, dramaturgię, wszystko tam jest na swoim miejscu. Więc jakby trochę nie rozumiem, czemu nie wznowić tej literatury, zwłaszcza że mamy na przykład, jest popularny Sanderson w naszym kraju. Tak. Takie Moorcock jednocześnie, z tego co słyszę, nie chce pozywać w ogóle Sapkowskiego. Nie wiem, czy ta sytuacja się zmienia, ale chyba nie chciał pozywać, bo nie chce po prostu szarpać sobie zdrowia w ostatnich latach życia na pozwy sądowe. Też tak z wywiadów, które oglądałem, to wynika, że to jest bardzo sympatyczny człowiek. Tak, więc podejrzewam, będzie zadane właściwie pytanie do Sapkowskiego, czy inspirował się, chociaż podejrzewam, że też pojawią się pytania, czy ściągnął albo czy dokonał plagiatu, mogą być po prostu takie zarzuty, czy inspirował się Moorcockiem w tym momencie. I no muszę powiedzieć, bo to też nie są spekulacje, te książki istnieją, istnieje książka Moorcocka z lat 60., która no praktycznie to jest scenariusz Wiedźmina. Trzeba to prześledzić dokładnie, tą książkę, jasne, tam są różnice. Są różnice w tej książce, jasne, ale w wielu fundamentalnych sprawach te książki są naprawdę bardzo do siebie podobne. I teraz no właśnie pytanie jest chyba do naszych widzów, co oni o tym sądzą? Co wy o tym sądzicie? Czy w ogóle, czy po obejrzeniu tego filmiku Rageaholika, czy wysłuchaniu go, czy w ogóle macie poczucie, że rzeczywiście te podobieństwa są tak daleko idące, czy to jest nadinterpretacja? Bo z jednej strony, bo ja mam też takie pomimo wszystko uczucia, że mógł się inspirować, jasne. Jednocześnie Sapkowski umie w literaturę. Znaczy Sapkowski został mistrzem i zyskał uznanie z trochę innych przyczyn niż koniecznie te, o którego oskarża Rageaholik, ponieważ jak już to chyba mówiliśmy na naszym programie Bez Pardonu. On nie został mistrzem za piękne oczy, on umie pisać. Ja wiem, że to może brzmieć teraz w też moich ustach dziwnie, kiedy najpierw najechałem na Sapka parę filmików wcześniej, że nie podoba mi się, dlaczego nie znoszę Wiedźmina, to nie to swoją drogą będzie piękny filmik, bo ty jako przeciwnik Sapka będziesz go bronił. Ja w sumie też trochę go będę bronił teraz. I też z tego tytułu, że on są te światy tak bardzo podobne, no to nie mogę odmówić mu jednocześnie posiadania warsztatu literackiego. Tak, no zdecydowanie, obiektywnie rzecz biorąc, nawet no jakby biorąc pod uwagę jakość polskich przekładów, które powiedzmy, no ja wiem, że już chłoszczę je niemiłosiernie, ale one są rzeczywiście bardzo kiepskie, ale Sapek jednak obiektywnie rzecz biorąc narracyjnie jest lepszy niż Moorcock, tak? To bez dwóch zdań. Plus próg wejścia w literaturę Sapkowskiego jest znacznie niższy niż w literaturę Moorcocka. I to jest zresztą tajemnica sukcesu Sapkowskiego. Nawet nie bohater, świat i tak dalej, tylko to, że jest to literatura fantastyczna, po którą może sięgnąć każdy i będzie się świetnie bawił i wszystko zrozumie. Czego o literaturze Moorcocka nie można powiedzieć. Znaczy wchodząc w literaturę Moorcocka jednak trzeba mieć tam, nie wiem, Tolkiena, Howarda, tych autorów zaliczonych.
Dajcie znać proszę w komentarzu, co wy sądzicie na ten temat, co sądzicie o całej sytuacji, jakie macie zdanie, czy w jakiś sposób wpływa to na wasz odbiór też literatury Sapkowskiego w tym momencie. Bardzo jestem ciekawy waszej opinii. Jednocześnie proszę serdecznie o kulturę zachowania. Tak, zdecydowanie apelujemy o spokojną dyskusję i też dajcie nam znać, czy taka forma krótkich filmików na jakiś też temat, wam się podoba. Czy też wam się podoba, czy chcielibyście więcej, jeśli tak, to o czym? Tak. I... Trzymajcie się serdecznie. Z naszej strony to wszystko. Na razie. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.